w drugiej połowie wyszliśmy naprawdę, mi się daje, dobrze, agresywnie. Zdobyliśmy wreszcie tą bramkę, na którą tyle pracowaliśmy. I mega głupota, ja uważam. Mówi, krzyczymy sobie pierwsze 5 minut po tej bramce wytrzymać. Głupi staje fragment gry, gdzie uczulamy się nie faulować w tej strefie, grać blisko siebie. Dostajemy bramkę, przegrywamy kolejne spotkanie. Znaleźliśmy się teraz w bardzo trudnej sytuacji. Nie może nas dziwić zachowanie kibiców, że są zdenerwowani, bo my również jesteśmy zdenerwowani. Można powiedzieć, no jesteśmy w trudnej sytuacji, tylko my możemy sobie teraz pomóc. Szczególnie brakuje tego ostatniego podania, bo kilka kont wyprowadzaliśmy. Nie można powiedzieć, że co momenty, ale jakieś tam groźne sytuacje można je lepiej, spokojnie wykończyć. A wszystko mi się wydaje, wiąże się z tym, że dawno nie wygraliśmy i pewności siebie brakuje zawodnika. Myślę, że zaangażowania nie można nam odmówić, ale straciliśmy bramkę po stałym fragmencie, no gdzie no przed meczem trener uczulał na to i wiedzieliśmy, kto gdzie za kogo odpowiada, więc podwójna szkoda. No myślę, że na pewno nie jest to łatwy moment dla nas, ale to jest teraz taki etap, że musimy być drużyną, nie możemy teraz narzekać, każdy gdzieś tam na bokach rozpowiada, że to nie ja, to ten, tylko właśnie teraz musimy pokazać charakter, musimy pokazać, że mamy jaja. I walczyć, bo jest dużo kolejek. Wiemy, że czarna pasta naprawdę no chluby nam nie przynosi. Przegrywamy kolejny mecz. Myślę, że dzisiejszy mecz nie był tutaj z cyklu tych, który byliśmy, że tak powiem, zdominowani przez przeciwnika, ale no, nie zdobyliśmy punktów i jesteśmy z zerowym dorobkiem. O to ja w drużynie chyba też powinien dbać kapitan, bo ty dzisiaj dostałeś tą opaskę kapitańską od trenera. Czyli nie dbałem. Znaczy nie, mówię, że powinien też dbać, no, tutaj też jakby twoja duża rola. No tak, no, na pewno duża rola. Dostałem pod koniec tygodnia informację od trenera, że mianuje mnie kapitanem, że chce coś tutaj swojego zaprowadzić. Na pewno będę się starał, będę walczył, będę pomagał chłopakom, mobilizował na tyle ile potrafię i wierzę, jestem przekonany, że wyjdziemy z tego, z tej tutaj czarnej, można powiedzieć, serii i pokażemy, że GKS Bełchatów jest zespołem, który potrafi grać w piłkę. Przegrywamy po raz kolejny, już nie chcę liczyć, ile to meczów. Szkoda, bo dzisiaj podnieśliśmy się po pierwszym ciosie i gdzieś tam po cichu liczyliśmy, że ten mecz nawet można było wygrać. W pewnych momentach nie byliśmy gorsi od Lecha na pewno. Stały fragment załatwił dzisiaj mecz i to tyle. No, chyba wszystkich cierpliwość się kończy, bo my też już mamy tego dosyć. Wszyscy dookoła mają tego dosyć, że przegrywamy spotkanie. I nikt nie ma prawa być zadowolony i nawet chodzić uśmiechnięty, no bo my tracimy regularnie punkty i nie wiem, no ja szukam cały czas optymizmu, ale jeżeli będziemy mówić i spuszczać głowy w dół, no to do czego to prowadzi? No trzeba się podejść, trzeba zacząć wygrywać spotkania, oczywiście mniej gadać, mniej mówić, dzisiaj jestem o to poproszony, no to mówię, ja dzisiaj jestem bardzo zły, bo naprawdę liczyłem na to, że przynajmniej ten punkt dzisiaj byliśmy w stanie ugrać i może od tego punktu zacząć, może nie marsz wielce w górę tabeli, ale żeby w naszych głowach było trochę spokojnie, a znowu przegrywamy. Chcąc poszukać ten pozytyw, to można znaleźć taki, że właśnie po tej pierwszej bramce się podnieśliśmy, wcale nie byliśmy zepchnięci do defensywy. Gdzieś pokazaliście taką chęć i tą walkę do końca. Dzisiaj brakło. Być może za tydzień będzie całkiem zgoła odmiennie. Nie powiem, że mam taką nadzieję, że zrobimy wszystko, nawet to jest oczywiste, ale rzeczywiście ja tylko potwierdzę to, co powiedziałeś, że po tej bramce nie było widać, że jesteśmy na pewno gorsi od Lecha, tylko było widać tą determinację i dążenie do tego, żeby tą bramkę strzelić. Ona padła, ale chwilę później straciliśmy drugą i było po meczu.
Bardzo żałujemy, że przegraliśmy ten mecz. Absolutnie z mojego punktu widzenia mecz był jak najbardziej z tych, które, w których może się wydarzyć wszystko. Mówię i tylko i wyłącznie z perspektywy własnej drużyny. Jak się okazuje, patrząc na rezultat tego meczu, efekt nowej miotły nie zadziałał, natomiast w sensie wyniku sportowego. Natomiast ja, pomimo tego, że przegraliśmy ten mecz, dostrzegam pewne jakby symptomy tego, co jest istotne dla tej drużyny w najbliższej przyszłości i na tej bazie jak gdyby opieram swój optymizm, jeżeli chodzi o kolejne mecze, ostatnie mecze rundy zasadniczej, jak również i tego, co będzie się działo w tej rundzie po podziale na dwie grupy. Przede wszystkim postawa niektórych zawodników, atmosfera w szatni, pełne zaangażowanie, otwartość w rozmowach z zawodnikami i ich taka, tak powiem, bardzo szczera z mojego punktu widzenia ocena sytuacji związana nie tylko, tak powiem, z tym, co jest pozytywne, ale też i tym, co jest złego, co jest przyczyną tego, że nie możemy jako zespół cieszyć przede wszystkim siebie, jak kibiców, też przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten szerszy wymiar, z pozytywnego wyniku, z większej ilości zdobytych bramek i tak dalej, i tak dalej. Nie wchodząc w szczegóły, no to są te podstawowe rzeczy, które uważam, że po tych kilku dniach, jakie spędziłem z zespołem, mogą, tak powiem, napawać optymizmem. W kontekście tego, co należy robić w najbliższych dniach, żeby z jednej strony jak najszybciej zapomnieć o tym, że to kolejny mecz bez wygranej, a z drugiej strony na bazie błędów, jakie w tym momencie czy w ostatnim okresie zostają popełniane przez zawodników i cały zespół, no budować lepszą jakość piłkarską. Ja rozmawiałem ze wszystkimi zawodnikami w ostatnich dniach i to w taki sposób, powiedziałbym, bardzo dosłowny, długi, dogłębny. Starałem się tak porozmawiać z nimi o wszystkim, o kwestiach związanych z zespołem, klubem, drużyną i tak dalej, ich przyszłością. Co do kwestii kapitana, absolutnie nie, absolutnie nie. Ja jakby zbierając informacje od wszystkich zawodników, patrząc na nich na treningu, na to, jak funkcjonuje ta grupa, uznałem po prostu, że najlepszym rozwiązaniem z mojego punktu widzenia jest po prostu zmiana tej osoby. Natomiast Paweł jak najbardziej jest wicekapitanem, człowiekiem, który jest w jakimś stopniu też również odpowiedzialny. To nie jest absolutnie żadna jakaś degradacja w jego przypadku. Po prostu uważam, że Błażej tą rolę w tym momencie będzie pełnił w zdecydowanie lepszy sposób. Błażej jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, nie tylko jeżeli chodzi o jego występy w Ekstraklasie, ale również w tej kwestii bycia kapitanem, jako kapitan reprezentacji młodzieżowych w przeszłości i tak dalej. On bardzo dobrze porusza się w tej sferze, w kontaktach z trenerem, no po prostu, mówiąc krótko, bardziej mi pasował, natomiast absolutnie to nie chodzi o jakieś inne kwestie. Paweł, co jest bardzo ważne i warte podkreślenia w tym momencie, zareagował no bardzo pozytywnie na tę sprawę. Absolutnie żadnego problemu, żadnego jakiegoś dyskomfortu z tego tytułu nie czuł. Także ja uważam nawet tą zmianę, nie że to był za coś, co tak powiem usztywniło zawodników i spowodowało, że się tam zaczęli patrzeć dookoła siebie, a wręcz przeciwnie, no natychmiastowa reakcja. Ja widzę, że wszystkim zrobiło się trochę lepiej, jeśli chodzi o ten cały układ personalny. Trener, kapitan drużyny, rada drużyny. Także tyle na ten temat.